Witamy na pierwszej grupie zawodników w amerykańskim Salt Lake City, stolica stanu Utah. I jesteśmy na skoczni olimpijskiej. Na skoczni normalnej. Jak widzimy dzisiaj mamy całkiem ładną pogodę. Nie ma w ogóle wiatru, jest dość ciepło. No i razem z Patrykiem 913. Dzień dobry. Będziemy bacznie obserwować możliwości naszych zawodników. A więc jako pierwszy do tych zawodów przystępuje nam Tomasz Hada. Na razie jeden ze zdecydowanie złych charakterów. Znaczy złych charakterów względem możliwości. Chociaż teraz zalicza fantastyczne wybicie, jest szansa, że poleci daleko. Co też zresztą zrobił. Zobaczmy, jak dużo udało mu się osiągnąć dzięki temu skokowi. 84,5 metra, ale jest aż 103 punkty. Nagrywanie jest jak najbardziej w porządku. No i w ten sposób pan Tomasz Hada zalicza mocne wejście w ten konkurs. Jako drugi będzie nas taka Dariusz Szpakowski, który również jak na razie w sezonie nie imponuje. Myślę, że Salt Lake City z pewnością ten człowiek pamięta doskonale swoją poprzednią wizytę tutaj. No tu oczywiście nie było mowy o przebiciu fantastycznego skoku Tomasza Hady, ale tutaj jest ważne, aby nie stracić do takich skoczków zbyt wiele. Pamiętajmy, że serie są aż 3 i ich trakcie może się zdarzyć praktycznie wszystko. I teraz czas na Zarko, również zawodnika, który no nie imponuje jak dotąd. Choć wybicie także zalicza udany, chyba będzie skok na poziomie Dariusza Szpakowskiego, ale niestety zalicza upadek, przez co straci szansę na walkę z czołówką. No niestety. A więc Francuz nie zaimponował jak na razie, a teraz czas na Anielę Wogórz, a więc kobietę w stawce. Jest bardzo ładne wybicie i być może się jej uda. Jest bardzo ładnie, a więc jest szansa dla Anielki na bardzo dobry rezultat. I jest na drugim miejscu, a więc... No, bardzo ładne wejście tej zawodniczki w konkurs. A teraz czas na Jakuba Jandę. A więc Jakub Janda. Jakub Janda. Czy poleci tak, jak poleciał za najlepszy lat swojej kariery? No, niestety nie idzie to chyba kog najlepszy, ale... Jeśli się postara, będzie na trzeciej pozycji. Wysoce prawdopodobne. Tak jest, jest na trzecim miejscu. 82,5 punkta. Jest, chwilowo jest na podium. A teraz czas na Lukę Giotto. Tutaj trener sporo się wypowiadał o swoim zawodniku, że postanowił mocno wzmożyć jego trening. No i chyba to przyniesie efekty, bo leci nam bardzo ładnie teraz ten skoczek. I czy będzie... No jest na trzecim miejscu, jest Luka Giotto, zalicza imponujące wejście. Ja teraz was bardzo przepraszam, ale muszę zobaczyć, czy ktoś do mnie napisał bądź co bądź. Aha, dobra, to jest informacja nieistotna w tym odcinku. Już właśnie odpisałem, więc możemy wracać normalnie do zawodów. Najlepsza trójka, Stefan Stoch. Stefan Stoch, Piotr Kot, Władimir Zografski. Na razie... A trzech jeszcze niech są generalce i proszę Państwa, chyba będzie fantastyczny skok pana Stocha, niczym jego... Jak jest w nazwiskowej wersji imiennik? Po nazwisku, kurczę. Nie wiem, zwierzność nazwisk pewnie. Ale poczekaj, jakby o kogo ci chodzi? O Stefana Stocha? Tak. To jest mieszanka Stefana Krafta i Kamila Stocha. A, czyli taki no... Mieszanie, że tak powiem. Ale mniejsza z tym. 85 metrów, 106 punktów i mamy Stefana Stocha na pozycji pierwszej, a więc bardzo ładnie. I teraz czas na Piotra Kota, a więc duch polskiej ekipy jest wśród nas. No tu skok aż taki nie będzie, ale też to powinien być skok na wysoką pozycję. Tutaj wiecie, zawodnicy całkiem ładnie sobie radzą. Na amerykańskiej ziemi. No ale jest dopiero czwarty Piotr. Chciałem powiedzieć Piotr Żyła. Piotr Kot.
No i czas na Władimira Zografskiego, lidera klasyfikacji generalnej. Cóż to ma kombinować ten bułgarski skoczek? No i też się szykuje bardzo ładny lot, więc nie zamierza oddawać swojego prowadzenia, ale niestety zalicza upadek, przez co jest dopiero ósmy, a więc tragedia dla tego zawodnika. A więc niestety, proszę Państwa, Władimir Zografski w zasadzie na przedostatnim miejscu. I tak jak widzimy, najlepszy Stefan Stok przed Tomaszem Hadną, który no niczym fake z popiołów powstał. Daniela Bogusz na trzeciej pozycji, Piotr Kot, czwarty, Luka Giotto, piąty, Jakub Janda, Dariusz Fakowski, nasz pechowy Zografski i Zarko na razie na ostatnim miejscu. Stefan Stoch, tak. Pierwszy w drugiej serii. Skacze. No nie będzie to skok na miarę poprzednich, ale wylądował. A to jest kluczowe. No niestety, Zografski pokazał, że choćbyś leciał po rekord, to niestety, jeżeli nie wylądujesz jak powinieneś, to możesz w zasadzie osunąć się na sam spód tabeli. No i teraz Tomasz Hada. Czyżby zapowiadał się, że awansuje z ostatniej pozycji w generalce całkiem wysoko. Jeżeli tylko ustanie dwa kolejne skoki jak powinien, to jest na to szansa. No i zalicza przyzwoity skok, więc jest szansa. Czy przebije barierę 85 metrów? Chyba jednak mu zabraknie. No właśnie, 82 metry, ale i tak to wystarczyło, aby Stefana Stocha wyprzedzić. I teraz trzeci ze skoczków, a więc Aniela Bogusz, również sensacyjnie. Pytanie, czy wytrzyma tą presję młoda zawodniczka? No chyba wytrzyma tą presję, o ile nie zrobi błędu podobnego do Zografskiego, ale nie. Więc szykuje się, że Aniela Bogusz może nie tylko utrzymać swoją pozycję, ale nawet awansuje na drugie miejsce. A więc no, też byśmy mieli American Dream na własnych oczach. Piotr Kot. Może trochę przesadziłem, wiem. Jak słucha mnie, nie wiem o co mu dosyć chodzi dalej. No to, że pani Bogusz ma szansę na podium w tym konkursie. I co? Pewnie sugeruję, że to nie jest żadna niespodzianka. Nie. No a tym razem mamy Piotra Kota na czwartej pozycji, więc nie jest to najgorszy wynik, ale nie jest też najlepszy. Luka Giotto. Zobaczymy, czy trener będzie nam dmuchał pod narty. No będzie teraz próbował, bo wybicie było dobre. A więc jest szansa, że Luka Giotto nam się przebije. No i jest czwarty, więc zapewnił tam sobie awans o jedną pozycję. Ale na razie niestety mamy Giotto tuż za podium. Jakub Janda. No musi się ten skoczek przebić, jeżeli chce myśleć o dobrych perspektywach. No więc Jakub Janda, no niestety dopiero na szóstym miejscu, więc tutaj skok nie należał. No niestety, słaby konkurs. Trener nie będzie zadowolony. No nie. No i teraz Dariusz Szpakowski. A więc czy zdoła wytrzymać presję polskich tłumów? Trener Włodzimierz Szanowny też nie był zadowolony z tego skoku. No nie będzie to skok marzeń zdecydowanie dla tego zawodnika. No niestety lata robią swoje, to trzeba przyznać. No i... On jeszcze młodym zawodnikiem jest, 25 lat. Ale jego pierwszy swój mundial już miał prawie 40 lat temu. Ale już dobra. O, dobra. Władimir Zografski. Największe rozczarowanie pierwszej serii. Czy zdoła odbić się lepiej? Wylądować lepiej. I wszystko lepiej zrobić. Tak. Żeby przebić się ze swojej niewłaściwej pozycji. No niestety, po raz drugi nam upada, więc... Nie wiadomo, czy z tym skoczkiem dobry dzieje. Dobry konkurs w jego wykonaniu, no. No więc no bardzo szkoda, no chyba ten skoczek nie utrzyma swojej dobrej pozycji w tabeli, pozycji lidera. No czas na francuskiego szturmowca, który parę dni temu zaliczył fantastyczny konkurs w Katarze. Tak, najpierw był predawcą, później poleciał do Kataru na treningi i ogólnie na wyścig, a teraz zaledwie później następnego dnia poleciał nam do Lahti,
No i teraz nam już skacza na Salt Lake City, a więc człowiek bardzo zajęty. Do tego stopnia, że jest na ostatniej pozycji jak na razie. No i mamy Tomasza Hadę na pozycji lidera, ale bardzo na za to ciasną walkę o pozycję numer 2. Tylko pół punktu dzieli Aniele Bogusz i Stefana Stocha. Czwarte jest Luka Kioto, on też traci w miarę niedużo. Potem już mamy nieco większą stratę Piotra Kota i potem już jest prawdziwa przepaść. Jakub Janda, Dariusz Pakowski, Zograwski, który ma chyba jakiś zły dzień w tym konkursie. No i Zarko na razie na pozycji ostatniej. Dobrze. I czas na ostatnią serię. A więc czy Tomasz Hada po dwóch fatalnych konkursach, a właściwie po trzech już fatalnych konkursach, w czwartym zdoła wreszcie przekuć swoją formę? Niestety nie. Jako pierwszy ze skoczków kompletnie się nie wybija, więc obawiam się, że to może być już koniec właśnie tego zawodnika o wysokiej lokacie. Bardzo szkoda, bo przez te dwie serie sobie radził bardzo ładnie. No ale niestety. Presja go zżarła, trema go zjadła. No i niestety mamy szansę, żeby Aniela Bogusz wygrała ten konkurs. No jeżeli to się stanie, to naprawdę ja nie wiem, jak ja to przeżyję. Ale będzie trzeba z tym żyć. I chyba się za chwilę może to stać fakt, bo pamiętajmy, że Stefan Stoch był tam tylko pół punkta za nią. Jaki będzie mieć normalne punktowanie na Bogu, czy jest 293,5 punkta? Czy zdoła 294 punkty zgarnąć Stefan Stoch? Dowiemy się już za chwilę. To już sekundy nas dzielą o to, żeby dowiedzieć się, czy Stefan Stoch zdoła wygrać po raz kolejny? Czy może Aniela Bogusz sensacyjnie odniesie zwycięstwo w Salt Lake City? Będzie z pewnością ostra walka. Tu chyba będą decydowały noty za styl. I czy uda się Stochowi wykorzystać swoją przewagę? Czy zdobędzie te pół punktu? Jest, proszę Państwa, 294,5 punkta, a więc o jeden punkt nam wyprzedza Aniele Bogusz, więc nie będziemy mieli kobiety na najwyższym stopniu podium. Ale biorąc pod uwagę formy pozostałych, raczej nie zapowiada się, żeby Aniela Bogusz mogła z tego podium wypaść. I teraz Luka Giotto. Czy powalczy o podium? No ma ku temu dobre perspektywy. Ale niestety zepsuł ostatnie wybicie podobnie jak Tomasz Hada, więc niestety, ale Luka Giotto podobnie jak Tomasz Hada osunie się nam w tabeli. No jest na pozycji czwartej jak na razie, więc no na razie jest najniżej jak może być, ale może spać teraz niżej. No i Piotr Kot przed szansą na ugruntowanie swojej pozycji w tabeli. No to wybicie już było z kolei dość wczesne, ale i tak powinno to wystarczyć na awans na trzecią pozycję dzięki dwóm nieodanym skokom jego poprzedników. No i tak też się dzieje. Mamy to Piotra Kota na trzeciej pozycji. No i czas na szóstego ze skoczków, a więc Jakub Janda. No Jakub Janda tu raczej nam o podium nie powalczy, ale ma szansę się przebić na czwartą pozycję, jeżeli skoczy wystarczająco dobrze. No i chyba się ku temu zapowiada, bo ładnie poleci. Poleci z pewnością dalej od poprzedniego zawodnika, od Piotra Kota. Ale jednak go przebija, więc mamy Jakuba Jandę na razie na podium, 256,5 punkta, więc tutaj pokazuje, jak duża jest strata do pierwszej dwójki. Ale myślę, że Jakub Janda brązowy medal za ten konkurs nie pogardzi. No i Dariusz Pakowski. No, on jest w trochę gorszej sytuacji. Zobaczymy, czy jednak zdoła wykorzystać swoją formę i przebić się przynajmniej na tą piątą lokatę. Na razie się ku temu zapowiada. I chyba będzie piąte miejsce dla Dariusza Szpakowskiego. Szykuje się jeden z jego lepszych konkursów w tym sezonie. Trzecie miejsce, proszę Państwa! Ja nie wiem, jak to się stało, ale mamy Dariusza Szpakowskiego na trzeciej pozycji. O 1,5 punkta nam bodaj przebił Jakuba Jandę. Powiem, że nie spodziewałem się tego, jestem w szoku. Ale raz, proszę Państwa, mamy Dariusza Szmakowskiego na podium. No Państwo, Zografski na te dwa układki, on na pewno nie będzie aż tak wysoko. On może co najwyżej zrobić dobrą minę do złej gry i zmniejszyć swoją punktową stratę w tym konkursie. No i czy wreszcie ustanie swój ostatni skok? Nie! A więc wszystkie trzy skoki Zografski zaliczył upadek, ale i tak jak widzimy awansował jakimś cudem o jedną pozycję. Prawdopodobnie przed Giotto, bo raczej nie zdoła wyprzedzić Tomasza Hady. No i Jean Zarco, więc wygląda to, że Lukan Giotto może spaść poza punkty, jeżeli tylko Zarco zdoła skoczyć wystarczająco dobrze. I obawiam się, że może do tego dojść. I tak też chyba się stanie, więc Jean Zarco prawdopodobnie nam troszeczkę, chyba na siódmą pozycję zgaduje.
Nawet na szóstą, a więc ładnie. Zarko doma się nam awansować. I tak jak widzimy, Stefan Stoch po raz drugi zwycięża w zawodach, jakie rozgrywamy. Aniela Bogusz na drugiej pozycji, sensacyjnie. Ogromna przewaga przed trzecim Dariuszem Szpakowskim, dzięki długiemu skokowi. Jakub Jana na pozycji czwartej, Piotr Szkot piąty, minimalnie przegra z Jakubem Jandą. Głównie właśnie tego, że skoczył dużo krócej. Jean Zarko szósty. Hada na siódmej pozycji. Władimir Zograwski tylko z jednym punktem nam opuszcza Salt Lake City. I Luka Giotto niestety nie najlepiej nam tutaj kończy te zawody. Wyjeżdża bez punktów. Przypomnijmy, że jeżeli dobrze liczę, dzisiaj mamy 20. Nie, dzisiaj 21 już. Ale przypomnijmy, że już został nam nieco ponad tydzień. Jeżeli dobrze liczę, tak jest, bo w Wielki Czwartek będziemy mieli ostatni konkurs, potem będzie prawdopodobnie przerwa. Ale o tym myślę, że pogadamy innym razem, ponieważ planuję zrobić małe podsumowanie po wszystkich grupach w Salt Lake City. A za dzisiejsze oglądanie Wam bardzo dziękuję i widzimy się już przy okazji skoków grupy drugiej. Do zobaczenia.